Kamil Sabatowski, dzień dobry. W dzisiejszym programie z cyklu Otwarte Rynki porozmawiamy o biznesie w kraju, który wciąż w mentalności Polaków ukazuje się jako państwo wyspiarskie. Miejsce spędzania egzotycznych wakacji. O gospodarce Indonezji oraz o tym, jak założyć biznes w tym kraju, opowie mój gość. A jest nim dyrektor Centrum Studiów Polska-Azja, ekonomista i analityk biznesowy, dziennikarz Harvard Business Review, Sergiusz Prokurat. Witam cię serdecznie. Witam. Jak na chwilę obecną możemy ocenić gospodarkę indonezyjską? Co to znaczy, że Indonezja jest jednym z tygrysów azjatyckich? Indonezja jest jednym z krajów, które Bank Światowy określił jako tygrysy azjatyckie w swoim raporcie wydrukowanym w 1993 roku. Jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się krajów ostatnich lat. Tym niemniej wciąż jest to kraj, w którym dochody mieszkańca, wliczone per capita, wynoszą relatywnie około, rzecz biorąc, $120 miesięcznie. Czyli jest to kraj znacznie niżej lokowany, jeżeli chodzi o średnią zamożność, niż Polska, niż Unia Europejska, czy w ogóle wszystkie kraje zachodnie. Tym niemniej, w tymże kraju ostatnio ma miejsce boom gospodarczy, czego dowodem są liczne inwestycje zagraniczne oraz miejsca, gdzie mogą przedsiębiorcy z rynków zachodnich, takich także jak Polska, nabywać produkty i eksportować do własnych krajów. No właśnie, w ubiegłym roku PKB Indonezji wzrosło aż o 6,5%. Co miało na to wpływ? W Indonezji rzeczywiście w ostatnich latach ma miejsce dynamiczny wzrost gospodarczy. Od 1997-1998 roku, po kryzysie gospodarczym, kraj ten przeżył przemianę w zakresie dynamiki inwestycji zagranicznych oraz w ostatnich latach również nie widać problemów z stabilnością polityczną, jako iż Indonezja od kilkunastu lat jest jedną z największych demokracji na świecie, a na pewno największą muzułmańską demokracją na świecie. W związku z czym mamy kilka czynników, między innymi stabilność polityczną, stabilność ekonomiczną oraz dużą ilość inwestycji zagranicznych napływających do tego kraju. W dłuższym okresie będziemy mogli powiedzieć, że Indonezja na pewno będzie się rozwijać i zaistnieją dogodne warunki dla polskich czy w ogóle unijnych przedsiębiorstw, żeby ściągać stamtąd towary. Indonezja jest także członkiem międzynarodowej organizacji o nazwie ASEAN. Czym zajmuje się ta organizacja i jak członkostwo w niej przełożyło się na rozwój gospodarczy Indonezji? W ostatnich 50 latach możemy zaobserwować liczne procesy globalizacyjne oraz integracyjne pomiędzy poszczególnymi krajami. ASEAN jest właśnie tego typu organizacją, która zrzesza kilkanaście krajów, a wraz z trójką pozostałych dużych krajów Azji, Chiny, Korea Południowa i Indie, tworzą region ASEAN plus 3. Tworzą pewną wspólnotę gospodarczą, która w pewnym sensie próbuje imitować rozwiązania gospodarcze z zakresu Unii Europejskiej, które wprowadziła Unia Europejska. Dlaczego? Integracja gospodarcza państw w dzisiejszych czasach jest niezbędna z uwagi na to, iż konkurencja na rynku międzynarodowym poszczególnego, pojedynczego państwa jest bardzo trudna. Cały region jest w stanie wymóc lepsze, wspierać swoje interesy w ramach takiej wspólnoty, plus dużym zyskiem jest jeden wspólny rynek, który dzięki ASEAN tak naprawdę istnieje. ASEAN powstał w 1967 roku jako inicjatywa kilku państw azjatyckich i od tego czasu konsekwentnie buduje pewną wspólnotę gospodarczą w Azji, dzięki czemu istnieje między innymi wspólny rynek, zniesione zostały taryfy celne oraz prowadzi do bezpośrednio zwiększonej wymiany produktów pomiędzy krajami Azji. Innymi słowy, dzięki tej integracji Azjaci nie są skazani na Unię Europejską czy na Stany Zjednoczone, ale także mogą swobodnie wymieniać produkty, towary, usługi pomiędzy sobą.
Czy w takim razie ASEAN to jest organizacja bardziej gospodarcza czy bardziej polityczna? Przede wszystkim ASEAN jest organizacją gospodarczą. Do politycznych można zaliczyć na przykład ASEM, czyli szczyt, w ramach którego biorą udział przywódcy bezpośrednio krajów. Tak? Natomiast ideą, jaka stoi za ASEAN, jest integracja gospodarcza. Jaki stosunek do przedsiębiorczości mają Indonezyjczycy? Czy wolą pracować na własny rachunek, czy jednak gwarancja stabilności finansowej jest dla nich równoważna z pracą etatową? W Azji przedsiębiorczość wygląda zupełnie inaczej niż w krajach rozwiniętych. Z uwagi na to, iż sama koncepcja przedsiębiorczości, czyli taki duch przedsiębiorczy, jest zachodnia. Tutaj można jednak zauważyć, iż od dłuższego czasu Azja okcydentalizuje się, przyjmuje zachodnie wzorce, racjonalizuje się, jakby powiedział Max Weber, w związku z czym i tam również istnieją przedsiębiorcy. Jednakże dlaczego wygląda zupełnie inaczej? Azjaci są znacznie bardziej kolektywni, w związku z czym istnieje inna presja społeczna na przedsiębiorców niż w krajach zachodnich. Na czym to wszystko polega? Otóż przeciętny Azjata czy Indonezyjczyk w tym przypadku mogę zagwarantować, że jest znacznie mniej zainteresowany posiadaniem własnej działalności gospodarczej niż przeciętny Europejczyk, ponieważ ich mentalność różni się w tym zakresie. W większości Indonezyjczycy szukają pracy na warunkach cywilnoprawnych, czy to będzie jakaś umowa, kontrakt, czy w naszym rozumieniu etat, to już jest nieistotne. Praca tam wygląda znacznie inaczej niż w krajach zachodnich, w związku z czym można powiedzieć, iż odpowiadając na to pytanie, Indonezyjczycy raczej są zainteresowani znalezieniem jakiejkolwiek pracy, która zagwarantowałaby im dochody. Czy praca etatowa gwarantuje także jakieś świadczenia socjalne Indonezyjczykom, czy co sprawia o takim wyborze? W Indonezji raczej nie ma świadczeń socjalnych. Jedynie na świadczenia socjalne mogą liczyć urzędnicy oraz wojskowi. To bardzo częsty przykład w krajach azjatyckich. Tym niemniej trzeba pamiętać, iż w większości w Indonezji jest gigantyczne bezrobocie. Ciężko znaleźć pracę, w związku z tym, żeby stworzyć firmę, trzeba posiadać pewną dozę wiedzy na temat rynku, na temat zasobów, na temat technologii, która jest trudniej osiągalna w Indonezji. To też jest szansa dla zachodnich przedsiębiorców. Dlaczego tak wiele firm innowacyjnych w krajach rozwiniętych typu Stany Zjednoczone prześcigają na przykład polskie firmy? Ponieważ Polacy nie mają aż tak dużego zasobu wiedzy co Amerykanie na temat nowych technologii, na temat zasobów, nie są tak płynni na rynkach. Indonezyjczycy mają ten sam problem co Polacy, tylko jeszcze bardziej, że tak powiem, są w tyle z racji także problemu z wykształceniem. O ile szkoła podstawowa jest obligatoryjna, to bardzo mało jest osób w tej chwili, które są po studiach w Indonezji. Wykształcenie jest dosyć drogie. No i głównie ten taki kapitał ludzki, który odpowiada za to, czy ludzie są w stanie założyć firmę, w Indonezji jest bardzo słaby. Dodatkowo nie pomagają w tym przepisy, które sprawiają, iż na założenie firmy w Indonezji czeka się minimum 2 miesiące, a najczęściej jest to 3-4 i średnia cena za założenie firmy przy spełnieniu kilku wymogów równa się kilka pensji średnich Indonezyjczyków. No właśnie chciałem o to zapytać, ponieważ wiem, że jesteś także przedsiębiorcą na rynku indonezyjskim. Chciałem zapytać, jak założyć własną działalność gospodarczą na terenie Indonezji, bądź może przedstawicielstwo firmy w tym kraju? Czy jest to w ogóle możliwe i czy możemy spotkać się jako obcokrajowcy z jakimikolwiek ulgami?
Indonezja znajduje się około 130 miejsca w znanym raporcie Doing Business i nie jest to, szczerze mówiąc, dosyć wysokie miejsce. W związku z tym, żeby założyć firmę, trzeba spełnić kilka kroków. Pierwszym krokiem jest potwierdzenie nazwy i statutu spółki oraz zgłoszenie jej do Ministerstwa Sprawiedliwości, które zajmuje się przyjmowaniem takich dokumentów. Następnie należy je potwierdzić notarialnie, co kosztuje około $250. Uzyskanie pozwolenia tegoż ministerstwa jest warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Następnym krokiem jest uzyskanie licencji, dzięki której możemy prowadzić działalność. Jest to tak zwany Surat Izin Usaha Perdagangan, dzięki czemu będziemy mogli po prostu prowadzić firmę. Należy zgłosić się także do Ministerstwa Pracy w celu potwierdzenia, że będziemy ewentualnie zatrudniać osoby, Indonezyjczyków, oraz na samym końcu wymagana jest rejestracja jako płatnik VAT i rejestracja jako płatnik podatkowy, czy rejestracja także tych pracowników w systemie społecznym JAMSOSTEC. Tych kilka kroków łącznie zajmuje mimo wszystko bardzo dużo czasu. Znacznie łatwiej jest to przeprowadzić przy pomocy kilku wyspecjalizowanych agencji, których oferty dosyć łatwo znaleźć w internecie. Za ich usługi, przy czym obiecują one, że założenie firmy jest możliwe w czasie krótszym niż 2 miesiące, ale nie szybciej niż 1,5, korzystając z takich dogodności, za usługi takiej agencji możemy zapłacić nawet $2,500. Rozumiem. Czy jednak, gdybyśmy chcieli spróbować założyć działalność gospodarczą na własną rękę, czy znajomość indonezyjskiego jest wręcz niezbędna do tego? Można powiedzieć, że język indonezyjski jest niezbędny, aby prowadzić działalność gospodarczą, jako że Indonezyjczycy nie znają najlepiej angielskiego. Bahasa Indonezja, czyli język indonezyjski, został wprowadzony do konstytucji w 1945 roku po uzyskaniu przez to państwo niepodległości. Jest to język w pewien sposób sztuczny, stworzony na bazie malajskiego, który ma łączyć mieszkańców różnych wysp, które obecnie tworzą Republikę Indonezji. Ponieważ język ten nie ma czasów, nie ma przypadków, nie ma deklinacji, Indonezyjczykom bardzo często ciężko zrozumieć i nauczyć się angielskiego, w którym występują mimo wszystko tego typu skomplikowane zabiegi lingwistyczne. Mało tego, ponieważ wbrew pozorom mało osób uczy się w Indonezji angielskiego, nie jest to tak łatwo dostępny język angielski jak w krajach, które jednak są znacznie bardziej otwarte, typu Tajlandia, typu Chiny, gdzie duża część Chińczyków po prostu inwestuje w siebie, ucząc się języka angielskiego. Także język indonezyjski jest bardzo przydatny, także żeby prowadzić biznes pomiędzy Indonezją a Unią Europejską. Czy mali i średni przedsiębiorcy mają szansę powodzenia w wejściu na rynek indonezyjski? Mali i średni przedsiębiorcy jak najbardziej mogą próbować robić biznes z przedsiębiorcami indonezyjskimi. Aczkolwiek nie jest to takie proste, ponieważ zakładanie firmy w Indonezji najczęściej wymaga spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to jedna z form działalności w Indonezji, która wymaga $100,000, ażeby prowadzić legalnie działalność w tym kraju. Dla kwot mniejszych, jeżeli nie dysponujemy tak dużą kwotą, najwygodniejszą formą jest tak zwane joint venture, czyli założenie firmy razem z Indonezyjczykiem, albo w pewnym sensie nawet założenie firmy na Indonezyjczyka, który pełni rolę takiego troszeczkę szefa lokalnie w Indonezji, podczas gdy tak naprawdę my nim dyrygujemy.
Indonezyjski język jest bardzo przydatny z uwagi na to, że kiedy ja na przykład jechałem rozmawiać z przedsiębiorcami, niemal żaden nie był w stanie powiedzieć kilku słów po angielsku, a najczęściej są to niewielcy przedsiębiorcy, od których chcemy kupować towary, ponieważ zwykle próbując zrobić biznes w Indonezji, decydujemy się na współpracę z małymi, lokalnymi przedsiębiorcami, do których trzeba po prostu dotrzeć, do których trzeba umieć się skomunikować i z którymi trzeba potem zrobić jakiś interes. W przypadku dużych firm, czy wręcz konsorcjów, wymagany jest oczywiście odpowiednio duży kapitał własny, tak jak powiedziałem wcześniej, i w takim przypadku istnieje droga formalna. Natomiast dla małych przedsiębiorców, którzy szukają tam produktów, znacznie lepszym pomysłem jest kupowanie od przedsiębiorców indonezyjskich towarów i eksport z Indonezji do Unii Europejskiej, niż prowadzenie biznesu na rynku indonezyjskim, który jest rynkiem trudnym, dosyć regulowanym, no i istnieją tam pewne warunki kulturowe, które są trudne do zaakceptowania dla osób z naszej kultury, między innymi istnieje tam także silna korupcja różnego typu oraz tego typu problemy. Jak od praktycznej strony wygląda robienie biznesu z Indonezyjczykami? Zrobienie biznesu z Indonezyjczykami wymaga kilka ruchów, które sprawią, iż wykonanie takiego planu, który sobie wcześniej założymy, jest możliwe. Pierwsze, trzeba ich znaleźć, ponieważ w internecie ogłasza się tylko część nielicznych przedsiębiorstw. Ci, którzy oferują kontakt w języku angielskim, najczęściej mają najwyższe ceny, ponieważ jest to siłą rzeczy element udogadniający dla przedsiębiorcy z Zachodu. Po drugie, po znalezieniu ich trzeba do nich dotrzeć, najczęściej osobiście, i porozmawiać, to jest trzecia część. Umówienie się z nimi, czyli czwarta kwestia, wymaga języka indonezyjskiego, o czym wspominaliśmy. I piąta rzecz to są zabezpieczenia. Mianowicie w Indonezji większość produktów importuje się albo bezpośrednio od producenta, albo free on board, czyli FOB, czyli bezpośrednio producent odpowiada za dostarczenie ich na statek. Najczęściej jednak bezpośrednio zabieramy je my od producenta. W związku z tym musimy wynaleźć jeszcze firmę, która dowiezie ten towar na statek, a często także zapakuje. Zapakuje, dowiezie na statek i przekaże towar, czyli konosament, czyli dokument legalizujący te towary bezpośrednio firmie logistycznej. Wymaga to, tak jak powiedziałem, zabezpieczeń pewnych, jako że robiąc biznes w Indonezji, jesteśmy skazani na skorzystanie z usług logistycznych z trzech portów. Jest to słynna stolica Indonezji, Jakarta, jest to port Semerang i jest to port Surabaya. O ile Indonezja jest krajem dużym, zróżnicowanym i zawierającym wiele tysięcy wysp, 17 tysięcy łącznie, z czego tylko kilka jest tak naprawdę dużych, to wszystkie statki i wszystkie towary muszą wypłynąć z tych trzech portów, które znajdują się na jawie. Innymi słowy, jeżeli importujemy coś z Sumatry, Bali, Lomboku czy Borneo, no to jesteśmy skazani na dowóz towaru do Jawy. A tutaj firma logistyczna jest niezbędna. Warto zabezpieczyć sobie swój poprzez depozyt w banku, uruchamiając mechanizm zabezpieczający, dzięki któremu bank przekaże pieniądze przedsiębiorcy indonezyjskiemu w momencie, gdy on skończy towar. Skończy towar, przekaże towar firmie logistycznej, otrzyma pieniądze. To bardzo popularny mechanizm, który stosują przedsiębiorcy. Dalej, tenże towar w momencie, kiedy opuszcza Indonezję, najczęściej płynie do Singapuru. Tam
kilka dni stoi, ponieważ jest to największy hub w Azji Południowo-Wschodniej i udaje się do Polski, do Europy, do Gdyni. Całość nie może trwać mniej niż 30 dni, więc w prowadzeniu takiego biznesu wymagany jest zrozumienie, iż ten miesiąc jest minimum, zanim towar dopłynie do Gdyni, a z Gdyni trzeba jeszcze go dalej przetransportować do miejsca, w którym przedsiębiorca w Polsce ma magazyn. Jakie branże, jakie kategorie produktów są najatrakcyjniejsze z perspektywy polskiego przedsiębiorcy do importowania? W Polsce całkiem sporo przedsiębiorców ściąga towary z Indonezji, a rokrocznie największym zaufaniem cieszą się meble, cieszą się tekstylia, z czego słyną wszystkie kraje tak naprawdę Azji Południowo-Wschodniej. Cieszą się ogólnie towary, które są łatwo produkowalne i wymagają prostej pracy. Czyli różnego typu produkty nieelektroniczne, wymagające szycia, wymagające spinania, klejenia, tworzenia, dłubania, wywiercania, tak zwane commodities, przy czym tutaj można także powiedzieć, iż Indonezja jest atrakcyjna dla dużych podmiotów, które importują na wielką skalę energię oraz produkty tworzące energię, węgiel, olej palmowy, w pewnym sensie była wcześniej to ropa naftowa, wcześniej jeszcze, znaczy jeszcze jest to miedź. W związku z tym Indonezja jest atrakcyjna pod wieloma kątami dla różnych typów podmiotów gospodarczych. Mali przedsiębiorcy najczęściej szukają tam sztuki, misternie wykonanych ubiorów, czy mebli, czy tekstyliów, dzięki którym mogą za kwotę 8-krotnie wyższą sprzedać taki towar w Polsce. Gdzie w Warszawie możemy znaleźć informacje bądź uzyskać pewne porady dotyczące tego, jak inwestować, jak założyć przedsiębiorstwo w Indonezji i jak nawiązać kontakty handlowe z przedstawicielami tego kraju? Właściwym miejscem, do którego można się skierować, jest ambasada Indonezji przy ulicy Estońskiej. Telefonicznie są oni także prawdopodobnie w stanie wspomóc nas jakimiś informacjami. Wiele informacji jest w internecie. Również ambasada w Dżakarcie Polska jest w stanie udzielić jakichś informacji. Tak naprawdę istnieje kilkanaście agencji, które ułatwiają tak zwane facilitators dostęp do towarów w Indonezji. Zrobienie biznesu przez taką agencję, choć podnosi koszty, jakie ponosimy przy takim przedsięwzięciu, to ostatecznie daje 100% pewność, iż nie stracimy zainwestowanych pieniędzy. Podsumowując, czy uważasz, że Indonezja jest otwartym rynkiem dla przedsiębiorców, czy może jednak przeciwnie? Wszystko zależy od tego, jak do tego podejść. Jeżeli chodzi o duże kontrakty, to nie unikniemy współpracy politycznej. Tak jak działo się, gdy Polska otrzymywała kontrakt na dostawę helikopterów czy śmigłowców do Indonezji, wspomagał je wtedy minister spraw zagranicznych. Także jest to możliwe w przypadku dużych kontraktów na niwie politycznej. To jest zresztą norma dla całej Azji, iż tutaj wymaga to mocnego wsparcia politycznego. Natomiast w przypadku małych przedsiębiorców Indonezja jak najbardziej od dłuższego czasu jest otwartym rynkiem. Każdy może tam pojechać, każdy może znaleźć przedsiębiorcę, każdy może się z nim umówić, zabrać towar, przywieźć do Polski, założyć wymianę gospodarczą pomiędzy tymi dwoma krajami i sprzedawać indonezyjskie produkty w Polsce. Przy czym od dłuższego czasu jest to atrakcyjne miejsce, Indonezja, z uwagi na to, iż koszta pracy w Chinach rosną, w związku z czym przedsiębiorcy szukają nowych
rynków, dzięki którym mogą tanio wytworzyć produkty i sprzedawać się potem w krajach rozwiniętych. To by było na tyle. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Sergiusz Prokura, ekspert Centrum Studiów Polska-Azja. Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia.